like a gets. Pada deszcz. Sobie naszą masę na gofry, bo ona musi postać godzinę czasu, a my tymczasem pójdziemy na szybki spacer z dzieciakami, więc idziecie z nami do parku. Okej. Okay. Casting unicorn. You ready? Sofia? Are you excited for Halloween? Cassie jest podekscytowana swoimi urodzinami. Your birthday is gonna be after Halloween, yeah? Yeah. Po Halloween Cassie urodziny są. Yeah, 3 będziesz miała latka, tak? 3. Powiem wam tak, kupiłam kilka rzeczy na choinkę. Wiem, trochę wcześno jest, ale kupiliśmy kilka rzeczy na choinkę, bo mamy co roku białą choinkę, a w tym roku będziemy mieli candy cane, czyli będzie taka naprawdę super, bardziej dla dzieci niż dla dorosłych. Kupiliśmy kilka rzeczy z Next, ze sklepu, powiem wam, kilka piżam, nawet dla siebie kupiłam piżamy i ozdoby kupiliśmy nawet na jesienne do domu, do dekoracji. A to kupiliśmy dla Sofii, nie wiem czy dobrze widać, nowy zegarek, bo ma problem jeszcze, żeby właśnie z czasem rozróżniać, więc kupiliśmy, to jest mini watch niby z Korei. I są robione ręcznie. Sofia, chcesz otworzyć? That's your watch. To twój zegarek nowy. Sofia otworzy. Zobaczymy, czy jej się spodoba. Cassie się już ułożyła koło Sofii. On wygląda tak. Tak? Otwórz, Cassie mówi. You can try it on. Musisz przymierzyć, Sofia. Podoba ci się? Do you like it? Yeah. No? Założyć ci na rękę? Yeah. Tak właśnie wygląda on. Jest właśnie niebieski. Do you like the color that is blue? Yeah. Baletnica. What time is it? Cassie, you know what time it is? Five? No nie wiem, czy jest piąta. Powiem wam, że dobre to jest też na prezent, bo Sofia wam pokaże, ale taka poduszeczka, tak? Mała poduszeczka jest. I pokaż opakowanie. Opakowanie takie fajne, to jest, powiem wam, na prezent. Pokaż jeszcze raz zegarek. Podoba ci się, Sofia? Do you like it? Yeah. Powiem wam, że no dobra, przechodzimy do naszych zakupów. Zaczniemy od dekoracji do domu jesiennej, tak? Czyli to. Więc to będzie na drzwi szło u nas. Bo nie możemy takiej dekoracji mieć, Halloween się zbliża, wiadomo, ale nie może mieć takiej dekoracji, powiem wam, strasznej, żeby dzieci się wystraszyły. Tylko taka ładna, łagodna jesienna. Co wam? To jest właśnie taki wieniec na drzwi. Tak, Sofia? No, właśnie na drzwiach. Sofia, może pokażesz tutaj? Pory inny mi dudę. Oczywiście nie na te drzwi, tylko frontowe drzwi. Ale będzie wisiał właśnie tak na drzwiach. Turn around. Jeszcze przekręć. Właśnie tak będzie wisiał na drzwiach. Tak? Sofia, co myślisz? Fajne? Tak. Because we don't want a scary decoration, do we? Nie. Więc to będziemy mieli taki właśnie na drzwiach. Pokaż. I powiem wam, że tak to wygląda on. Oczywiście to jest plastikowa dekoracja. Będziemy mieli dynie jakieś. We're gonna have some pumpkins, right? Będziemy mieli dynie jak co roku. Będziemy właśnie mieć te dynie przy drzwiach też wejściowych. Tak on wygląda. Jak ktoś jest zainteresowany, takie listki. I to jest nasz wieniec. Więc będzie filmik na pewno taki Cassie. Cassie rozwala nam pudełko.
Więc to będzie taki wieniec. Będziemy dekorować dom, to z jednym z naszych filmików będzie właśnie dekoracja domu właśnie na Halloween, na takie jesienne. Będziemy mieli tutaj jakąś świecę, taką właśnie też na jesienny zapach. One są super, już widziałam, taką jedną upatrzyłam. Okej, to już to. Teraz pokażę wam, co kupiliśmy. No dobra, to jest na święta, tylko dlatego kupiliśmy, bo zmieniamy choinkę. W tamtym roku mieliśmy, we had a white Christmas tree, tak? Białą choinkę mieliśmy. No i Sofia i oczywiście mamy dwójkę dzieci, więc dla nich to trochę nudne, więc w tym roku we're gonna change a Christmas tree, aren't we? Yeah. I what a Christmas tree gonna look like, Sofia? Jak nasze drzewko It's świąteczne? Gonna be red. Będzie czerwone i białe, tak? Yeah. Czerwone i białe, więc kupiliśmy taki candy cane. Powiem wam, że to kupiliśmy z Range, sklepu angielskiego. Kupiliśmy 28 funtów i 98 pi. I pokażę wam. Sofia, you can take it out. I can put it on the table there. Więc będzie nasze drzewko miało cukierki takie. One są plastikowe. One no not glass, are they? One nie są szklane. They're not glass. They're plastic. So plastics. Cassie's got one as well. Cassie, do you like it? Yeah, Kasi, powiem wam, przyniosła jakieś chorobę ze przedszkola, gdzie one mają właśnie taki czerwony policzek. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. Kasi, podobno można się zarazić. To, Kasi, pokaż. Kasi, widzicie, tutaj ma taki czerwony policzek. I właśnie pokasuje troszkę i ma właśnie coś takiego. And now we have... O, i mamy tych cukierek trochę. Wcześno jest na te dekoracje świąteczne, wam powiem, ale zawsze są wykupione. W tej chwili są dekoracje na święta i na Halloween. I w tamtym roku ja kupiłam na święta, chciałam kupić na święta właśnie te cukierki, te, o których jest mowa. Te oto cukierki. To powiem wam, że były... Powiem wam, że te cukierki były wykupione i już w grudniu już nie mogłam ich kupić. Więc osobiście lubię biały kolor i takie no naturalne kolory, wszystko. A w tym roku jednak będzie ten czerwony kolor dominował, a ja bardzo czerwonego nie lubię. No ale co się nie robi dla dzieci, no nie? Więc mamy to. Sofia, are you excited we're gonna have a candy cane Christmas tree? Yep. Fajne? I Sofia, are you gonna show the bubble as well? Bubble, yeah. Sofia, pokażę wam też, kupiliśmy, bo będziemy musieli kilka takich rzeczy kupić. Kupiliśmy jeszcze kilka rzeczy będziemy musieli dokupić. Sofia, więc myślę, że tyle nam starczy. Powiem wam, że złapałam wszystkie, jakie tylko były w sklepie w tym czasie. Tak one wyglądają. Są plastikowe. I właśnie są czerwone i takie białe. Pokażesz to? I kupiliśmy, how many did I go? 8? 8 czerwonych też. Pokaż Cassie. Cassie, you gonna show us? Yep, you got 8. Cassie pokaże nam. 8 takich. Może z bliska musimy zobaczyć je. One mają dużo brokatu, wam powiem. Sofia, what do you think? Because you like red, don't you? Sofia lubi... Cassie! Cassie. Co ona wygląda tak? I już mamy nabrudzony cały. Cały pokój jest wybrudzony. Dziękuję bardzo, Cassie. Okej, chyba przechodzimy teraz do ciuchów, jakie zamówiliśmy. Teraz pokażę wam, co zamówiliśmy z Nexta. Powiem wam, że super są zakupy, bo można sobie zamówić. I jak coś wam nie pasuje, to możecie je oddać. No. Okej, mamy piżamę dla Sofii, tak? Sofia, to jest jej piżama. To jest piżama, czyli długi. Oczywiście muszą być te piżamy długie, bo jest zimno się robi. I powiem wam, taki nawet bardzo dobry materiał jest. Taka żyrafa. To jest żyrafa i ta giraffe, Sofia. To jest żyrafa, piżama z żyrafą. Sofia zaraz przymierzy wam, ale właśnie ma długie, powiem wam, że bardzo, bardzo dobre jakości są te, wiadomo, piżamki. Także jedną porządną piżamkę jej kupiłam. Okej, Sofia musi znaleźć koszulkę tutaj. Cassie, tutaj Cassie ma, też jej kupiłam taki jeden zestaw, nie bardzo widać go. Będzie musiała przymierzyć, ale powiem wam, że kupiłam jej takimi wróżkami jakimiś. Jest właśnie taki bluzeczka. I getry, to jest taki jeden zestaw. Getry, tak, taki beżowy i to jest taki komplecik.
Powiem wam, że jeszcze muszę kupić, ładna to jest też obróbka właśnie, muszę kupić jej taki fajny materiał, że można, no oddycha skóra w takim materiale porządnym. Także to jest zestaw, zaraz przymierzę na kasie i zobaczycie. Piżamkę kupiłam dla siebie, zamówiłam 12, czyli muszę zobaczyć, czy w tą 12 się zmieszczę w ogóle. A jak nie, to mogę oddać. Właśnie to są dobre uroki zamawiania na necie, że można oddać ciuchy. I co jeszcze kupiliśmy? To, że prześlicie, to pachnie. I to właśnie tak będzie pachnieć w samym pokoju, takim jesiennym zapachem. Zaraz to otworzymy. Naprawdę ładnie pachnie. Widzicie, takie jesienne klimaty. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam jesień. W ogóle przestawiam się z kawy i będę piła herbatę i zamówię sobie taki super czajnik, upatrzyłam. Na hub filiżanki kilka kaw. Tak to wygląda. Czy będzie dobrze widać. Takie szyszki są. I takie różne właśnie zapachowe. Właśnie taki jesienny klimat. Szyszki tutaj są, jak widzicie, w środku. I naprawdę ładnie, ładnie to pachnie. Także to będzie stało sobie na naszym stoliku i tutaj pewnie jakąś świecę sobie postawimy taką jesienną. Więc to jest Kasi, te ubranko. Kasi właśnie ma te wróżki takie i tutaj ładnie wygląda taka dłuższe i to są właśnie jej leginsy. Także takie brązowe kolory. Co jeszcze kupiliśmy? Kasi wam pokażę, bo Sofia... O, wait, Kasi, bo to będziemy musieli oddać. Bo jest za mało, ale zaraz wam pokażę. To jest też żyrafa, ale to są właśnie takie onesie. Okej, co jeszcze zamówiliśmy? To wiadomo, że dziewczyny muszą mieć piżamy z długim rękawem. Zamówiłam Kasi, nie chciałam wydawać im ile, ale powiem, że Kasi będzie miała 3 latka i zamówiłam jej piżamę taką żółtą, fajną, ale bym ją otwarła i wam pokazała. Ma takie właśnie fajne spodenki też. Bluzka i spodenki są i właśnie na 3 latka. Oczywiście robię takie na 1, 2, 3, 4, 5 chyba na każdy wiek. I są tanie dość. Zatrzymałabym tą piżamę i pokazałabym wam, jak ta piżama wygląda na Kasi, ale jest teraz przecena. Wysłali mi, Next wysłał mi maila, że mają przecenę w tą środę chyba i że ta piżama będzie w przecenie, więc ją oddam. To jest Kasi ubranko, co kupiłam jej. Chyba jej się podoba. Właśnie komplecik ten. To kupiliśmy Sofii. Sofia. Żyrafa, tak. Zaraz wam pokażę z przybliżenia. Get down your head. To jest właśnie żyrafa taka. I będzie dobre, to jest na zimne właśnie wieczory. Pokaż nogę, Sofia. Właśnie ma tutaj też fajną obróbkę. Ładny i wygodny materiał jest. Ten materiał jest bardzo misiowaty. It's nice and cozy, isn't it? Yeah, it's really nice. Bardzo, bardzo fajny. Pokaż, tutaj też przy rękach ma fajną, właśnie to wygodne, nice and cozy. Więc pokaż on the side, show on the side. Więc to jest całościowy zamek, idzie stąd do góry, więc no ciepły będzie, coś chcieliśmy, żeby miała ciepłego. Więc tak wygląda, można sobie... będzie miała dopiero 10 lat, ale jest bardzo wysoka i powiem wam, że 11-12 jest za mało na nią, albo tak jak widzicie, no jest ok. Ale szybko z tego wyrośnie, więc musimy jej zmienić rozmiar. Byliśmy na spacerze 5 minut i zaczęło padać i niestety wróciliśmy, więc to by było na tyle w dzisiejszym filmiku i zobaczymy się w następnym. Na razie, pa!